W Kolnie została otwarta wystawa dokumentująca realizację projektu Żyjemy Razem. Uczestnikiem projektu jest Kolneński Ośrodek Kultury. Wystawa ta jest częścią składową projektu pod nazwą Patrz Człowiek. Projekt ten Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu realizuje wspólnie z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Projekt realizowany jest od czerwca tego roku. Całą wystawę przygotował Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Mottem przewodnim wystawy jest wielokulturowość, wieloetniczność i wielowyznaniowość naszego regionu. Prezentowane prace powstały w czasie trwania warsztatów artystycznych w trakcie realizowania projektu pod hasłem Żyjemy Razem, który był realizowany w 12 miejscowościach województwa podlaskiego w 2010 roku. Wystawa w Kolnie będzie gościła do 10 września, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Prezentowane na wystawie prace powstały w czasie warsztatów plastycznych realizowanych w 12 miastach województwa podlaskiego. Efekty pracy i tego, co się dzieje, nie wszystko da się przewidzieć, ale pozytywnie nas zaskakują ośrodki kultury, bo projekt, tylko nadmienię, że obecnie jest realizowany w 4 ośrodkach, w Kolnie, gdzie jesteśmy dzisiaj, w Orli, Knyszynie i Ciechanowcu. Przywieźliśmy ludzi z zewnątrz, ale oni tak animują i tak działają na lokalne społeczności, na lokalne ośrodki kultury, że wzajemnie się uczą i wzajemnie wspierają w tworzonych rzeczach, a często przywożą nowe rzeczy, innowacyjne i wprowadzają, starają się wprowadzić w tym pozytywnym sensie. Finał będzie, tak jak już wspomniałam, w Białymstoku 16 listopada, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, gdzie na identycznej wystawie wielkoformatowej zaprezentujemy to właśnie, co się działo w 4 miejscowościach. Tutaj taką nobilitacją dla nas jest to, że dofinansowanie projekt otrzymał ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie też dla nich to jest ważne, żeby pokazać, prawda, że jesteśmy jednak otwartym społeczeństwem i wszystkich witamy serdecznie w naszym kraju. W realizację projektu włączył się Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. Przychodziły tutaj dzieciaki, przeważnie dzieciaki, większość była, ale byli również uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych w Kolnie też. To ich dziełem jest ta ściana garażu przy Domu Kultury. To właśnie warsztaty, dzieciaki z warsztatów terapii zajęciowej. Realizatorki tych warsztatów, właśnie im się spodobał bardzo ten motyw, szczególnie te wycinanki i to za ich takim właśnie jakby no wyborem robiliśmy to. Projekt edukacyjny Żyjemy Razem to dobra okazja do promocji miasta i regionu. Cieszę się ogromnie, że wielkoformatowa wystawa Żyjemy Razem zawitała do naszego miasta. Pragnę w tym miejscu podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, w szczególności Departamentowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także Kolneńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu za zorganizowanie tej wystawy. I pragnę też w imieniu burmistrza i własnym zaprosić, zachęcić mieszkańców Kolna, ale również powiatu kolneńskiego, gości przebywających w naszym mieście do obejrzenia tej wystawy. Naprawdę warto. W czasie otwarcia wystawy w prezentacji artystycznej wystąpili uczestnicy warsztatów teatralnych prowadzonych w Kolneńskim Ośrodku Kultury. Wystawę wielkoformatową Żyjemy Razem w Kolneńskim Ośrodku Kultury można oglądać do 10 września.